Witam w gospodarstwie Ludwik Meilert. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o różnych dyniach. Wiadomo, że ich jest bardzo dużo. Niektórzy mogą się w tym wszystkim pogubić, ale postaram się pokrótce opowiedzieć o każdej z nich. Dynia butternut. Myślę, że jest najlepsza i do pieczenia, i na zupę. Zupa z niej wychodzi idealnie aksamitna. Jeśli chodzi o pieczenie, najlepiej piec w całości, myślę, że około 40 minut, wyciągnąć pestki, posmarować oliwą i piec w takich połówkach. Najlepsza jest pomarańczowa, świadczy to o tym, że już jest dojrzała i ma najwięcej smaku. Kolejna dynia to dynia bezłupinowa. Dynie te często są duże, więc są ciężkie. W dynie bezłupinowej najważniejsze są pestki. Te pestki najlepiej zjadać na surowo, wiadomo, że wtedy są najzdrowsze, ale ja je prażę albo na suchej patelni, myślę, że takie 20 minut, albo wrzucam do piekarnika na papier i godzina półtorej, 80 stopni i też można zjadać. Miąższ sam w sobie nie jest za dobry, bo nie ma za dużo smaku, ale ja z niego robię ciasto, ponieważ moje dzieci nie lubią dyni. A jak robię ciasto, to nie czuć smaku tej dyni w cieście. Dynia Futsu Black wygląda troszeczkę dziwnie, wygląda jakby troszeczkę nadgniła, ale nie należy się zrażać, ponieważ w środku jest pięknie pomarańczowa i w smaku jest dobra, jest słodka. Jest to dynia jak dla mnie głównie do pieczenia. Albo przepoławiam ją w tą stronę, jak równik na grubusie, albo w całości ją tak pieczemy, wiadomo, wyciągamy pestki, smarujemy też oliwą i też około 40 minut w 180-200 stopniach i mamy gotową. Możemy ją przekroić, pokroić od razu w takie kawałki i też piec. Można dać jakieś zioła, ale ja osobiście wolę bez żadnych dodatków. Zupy z niej nie radziłabym robić, ponieważ zupa wychodzi z dosyć dziwną konsystencją delikatnego gluta. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale tak wyszły mi zupy, więc już nie zaczynam robić po raz drugi. I ważna rzecz, jak się upiecze tą dynię, skórka jest jak najbardziej do zjedzenia, więc nie trzeba tego obierać. Kolejna dynia to dynia makaronowa. Jest to odmiana pyza i jak dla mnie jest chyba z makaronowych najlepsza, bo ma bardzo długie makarony. Dynię makaronową należy piec około godziny, wiadomo plus minus, bardziej plus, w 180 stopniach. Należy ją później przekroić jak równik. O, i mamy coś takiego. Trzeba wyciągnąć te pestki i później zobaczymy. O, wychodzą bardzo długie makarony. Myślę, o, dziękuję. O, tutaj są makarony, które należy wyciągnąć. I mamy gotowy makaron bezglutenowy. Robię sos pomidorowy. Opa, albo polewam ją tylko jakimkolwiek olejem, oliwą. Lepiej zjeść palcami, bo zawsze smakuje najlepiej. O! Ten makaron sam w sobie nie ma bardzo dużo smaku. Nie jest on ani bardzo słodki, ani jakiś taki specyficzny, więc dobrze przyjmuje wszystko, co mu się doda do niego. Kolejna dynia, jedna też z moich faworytów, jest to dynia Nelson. Dynia Nelson jest też dynią z serii mączystych, czyli też jest twarda, więc nadaje się dobrze do pieczenia. Robię z niej zupę i wychodzi idealnie słodziutka, więc teraz robię zupę tylko z niej. Dynia Nelson nadaje się też do robienia ciast, bo też daje dużo słodyczy, więc też można ograniczyć ilość cukru, czyli zupa, pieczenie, marynowanie do ciasta, do wszystkiego, nawet na surowo i daje radę. Kolejna dynia to dynia dynamit. Proszę, tak wygląda. Nie jest wielka ani za malutka. Po przekrojeniu jest pomarańczowa. Można ją piec, można z niej zrobić zupę. Nie mam jeszcze o niej dużego zdania, czy jest moją ulubioną, czy nie. Dynia Hokkaido. Jest to chyba najbardziej znana i lubiana dynia przez wszystkich ludzi. Nadaje się dobrze i na zupy, i do pieczenia. Jej plusem i chyba główną zaletą jest to, że nie trzeba jej obierać, nawet jak się robi zupę krem, ponieważ zmiksuje się wszystko idealnie na gładką masę i skórka ta nie będzie zupełnie wyczuwalna. Ona niestety ma dosyć duże gniazdo nasienne, ale myślę, że też jest dobra. Następna dynia to dynia Muscat de Provence. Ona jest najczęściej bardzo duża, więc
u nas najczęściej kupuje się na kawałki. Dynia Muscat de Provence jest piękna, pomarańczowa w środku. Jest słodka praktycznie jak melon, więc ja najbardziej ją lubię zjadać na surowo. Kroję ją w takie cienkie kawałki i zjadam, jak melona. Nadaje się też do marynowania. Wiem, że dużo ludzi robi z niej zupę. Ja osobiście z niej zup nie robię, ponieważ smak melonowy po przygotowaniu jakoś nie należy do moich ulubionych smaków. Skórka jest twarda, więc na pewno trzeba obierać. Myślę, że nie należy jej piec, bo ma za dużo wody i wyjdzie ciapka. Mamy jeszcze dynię Autumn Crown. To jest taka dynia, która nie jest osobiście moją ulubioną dynią. Mamy ją pierwszy raz w tym roku i nie wiem, czy nie po raz ostatni. Pięknie wygląda na półeczce, ale jak dla mnie ma za mało smaku. Może jest mięsista, mączysta, ale brakuje w niej smaku. No i zostały nam na koniec moje ulubione dwie dynie. Niestety one się już u nas skończyły, więc wyciągnęłam je z moich zapasów zimowych. To jest dynia Delica. Niestety Delica nie nadaje się na długie przechowywanie, więc będę musiała ją zjeść jak najszybciej. Jak ją się przekroi, w środku jest bardzo pomarańczowa i jest najbardziej mączystą dynią ze wszystkich, jakie znam. I do tego jeszcze jest bardzo słodka. Czyli można ją potraktować trochę jak pataty. Ja ją zawsze piekę i innej nie jem, jak jest Delica. Kolejna moja dynia ulubiona, Blue Ballet. W środku jest żółta. Jest tak samo jak Delica, bardzo mączysta, tylko że nie jest słodka. Na zupę, do pieczenia i do wszystkiego. Więc dynia, Blue Ballet i Delica to są moje dwie ulubione dynie. I w zasadzie jem je głównie tak. Głównie jem te dynie i głównie je piekę. Dziękuję.